Polskie Radio 24, minęła druga. Czas na informacje dnia. Maja Borkowska, zapraszam. Mijają 73 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. Był to zbrojny zryw żołnierzy Armii Krajowej oraz mieszkańców stolicy przeciw niemieckiemu okupantowi. Powstanie miało trwać kilka dni i zakończyło się kapitulacją po 63 dniach. Walczącej w Warszawie nieśli pomoc lotnicy służący w brytyjskich siłach RAF oraz południowoafrykańskich siłach powietrznych. W angielskim dywizjonie 138 powstała polska eskadra do zadań specjalnych, która podejmowała misję dostarczania broni, żywności i lekarstw do Warszawy. Polscy piloci wykonywali kilkunastogodzinne nocne loty z bazy we Włoszech. Pokonywali około 3000 km, w większości nad terytorium wroga. W archiwach Radio Wolna Europa zachowały się wspomnienia Stanisława Litaka, kapitana nawigatora, który dokonywał zrzutów dla powstańców. Kapitan Litak podkreślał, że za każdym razem, kiedy widział z góry walczącą Warszawę spowitą dymami i pożarami, doznawał głębokiego wzruszenia. Te ognie, jak porównam to, co się widziało w Niemczech, to te ognie były obojętne, trochę cieszyły. A w Warszawie, jak te ognie się paliły, to troszeczkę tak tutaj pod sercem ściskało, w gardle też ściskało. Tam, no, do diabła Niemcy się palą, to czeka. A tutaj wiedzieliśmy, że pomiędzy tymi śliszczami są nasi, że to się nasi palą. Sygnałem dla powstańców o planowanym zrzucie była nadawana przez radio Melodia Jeszcze jeden Mazur dzisiaj. Stanisław Litak podkreślał, że podczas nocnej nawigacji samolotu jego załoga nie tylko nie miała kontaktu z walczącymi, ale także nie mogła łączyć się z bazą. Dymy przysłaniały część miasta i wobec tego nie zawsze można było rozpoznać miejsca. Znaczy, że te miejsca w Warszawie były małe. Był Ogród Saski, był Plac Krasiński i cmentarz. To można było łatwiej rozpoznać i ci powstańcy jakoś tam mogli się między tym ukryć i pozbierać te rzeczy. Zrzucano broń, amunicję, pomoc sanitarną, to znaczy opatrunki i żywność w puszkach. W czasie lotu nad płonącym miastem samolot schodził na niebezpieczną wysokość, by precyzyjnie dokonać zrzutu. Kapitan Litak mówił, że mimo ogromnego ryzyka podejmowanego przez załogę, do rąk powstańców trafiała mniejsza część ładunku. W sumie z włoskich baz wykonano 186 lotów do Warszawy w okresie od 8 sierpnia do 22 września 1944 roku. Z tej liczby 92 zakończyły się sukcesem, 63 nie udało się dokonać zrzutu, a 31 maszyn zostało zestrzelonych. Warmińsko-Mazurska Straż Graniczna zatrzymała dwóch obywateli Wielkiej Brytanii, którzy nielegalnie przekroczyli polsko-rosyjską granicę. Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Barcianach najpierw zatrzymali 59-letniego mężczyznę z brytyjskim paszportem, który tłumaczył, że jest miłośnikiem kolejnictwa i chciał wykonać kilka zdjęć pociągu wjeżdżającego z Federacji Rosyjskiej do Polski. Pogranicznicy z Bań Mazurskich patrolujący granicę z psem tropiącym zatrzymali natomiast 54-latka, także obywatela Wielkiej Brytanii, który przyznał, że chciał po prostu zobaczyć, jak wygląda granica. Obaj mężczyźni zostali ukarani mandatami. Straż Graniczna apeluje o zwracanie uwagi w czasie turystycznych wycieczek, grzybobrania czy polowania na tablice informacyjne i oznaczenia granicy państwa. Nielegalne przekroczenie granicy grozi grzywną do 500 zł, a nawet pozbawieniem wolności do 3 lat. Moskwa postawiła Waszyngtonowi ultimatum w sprawie normalizacji dwustronnych kontaktów. Według rzecznika Kremla, jeśli Stany Zjednoczone wycofają się z polityki sankcji wobec Rosji, to możliwe staną się próby ocieplenia stosunków rosyjsko-amerykańskich. USA przygotowały pakiet ustaw zaostrzających sankcje gospodarcze wobec Rosji, a Moskwa, nie czekając, aż dokumenty te zostaną podpisane przez prezydenta Donalda Trumpa, podjęła działania restrykcyjne wobec Waszyngtonu. Według prezydenta Władimira Putina środki zastosowane wobec Waszyngtonu są dotkliwe dla amerykańskiej dyplomacji. Skalkulowałem, że już pora, abyśmy pokazali, że nie będziemy niczego zostawiać bez odpowiedzi. Z punktu widzenia
pracy przedstawicielstwa dyplomatycznego decyzja będzie odczuwalna, bowiem ponad 1000 funkcjonariuszy, personelu technicznego i dyplomatów pracowało w Rosji i 755 będzie musiało zakończyć swoją działalność. Jednocześnie Moskwa zadeklarowała chęć zakończenia konfliktu i podjęcia próby odbudowy dwustronnych stosunków. Przy tym, jak poinformował rzecznik Kremla, Stany Zjednoczone muszą zrezygnować z dyktatu sankcji. Tymczasem przebywający w Europie amerykański wiceprezydent Mike Pence oświadczył, że pakiet dokumentów nakładających nowe sankcje na Rosję zostanie w najbliższym czasie podpisany przez prezydenta Donalda Trumpa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I na koniec pogoda. We wtorek w północnej części kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotny deszcz oraz burze, lokalnie z gradem. Na pozostałym obszarze mniej chmur, znów będzie gorąco od 29 stopni na północy, przez 34 w centrum do 37 na południu. Tylko nad samym morzem nieco chłodniej, około 25 stopni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po godzinie 2 wracamy do rozmowy Adriana Klarenbacha. Powtórka programu. Rozmowa Polskiego Radia 24. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Państwa i moim gościom w studiu w Polskim Radiu 24 Piotr Apel, Kukiz 15, a przy telefonie wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki. Dzień dobry Panie Przewodniczący. Witam Panie Zatorze, witam Pana posła, witam Państwa. Przed chwileczką sporo miejsca na antenie poświęciliśmy obchodom 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. I nie sposób też nie odnieść się do wydarzeń, które miały już dziś miejsce w Parku Wolności. Tam wystąpienie między innymi Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, która odnosiła się do przeszłości. I nie da się niestety nie odnieść takiego wrażenia, że wplotła politykę w to wszystko, Panie Przewodniczący. Szkoda, ponieważ myślę, że trzeba dzisiaj, jutro i w ogóle oddawać hołd powstańcom, oddawać hołd tym, którzy bili się za niepodległość Polski, za silną Polskę, za Polskę wolną, a taka bieżączka polityczna zostawmy to parlamentowi, a wydaje mi się, że powstańcy warszawskie studiują na więcej niż na jakieś traktowanie się jako pewnej amunicji politycznej, używanie pomyślnie potęga już się nie tylko mili, a myślę, że też nawet część wyborców Platformy nie pojawiła się dla nas tego powodu. Ja uważam, że historia Polski to jest coś, co powinna łączyć Polaków. No tym bardziej, że tegoroczne obchody powstania odbywają się pod hasłem Wolność łącz. Dokładnie, a wydaje mi się, że takie próby instrumentalnego traktowania polskich dziejów, wykorzystywanie dla własnych politycznych, partykularnych, partyjnych korzyści, poseł Apel, to jeszcze tak, żeby było uczciwie, tak żeby wszyscy wiedzieli, w czym jest rzecz. Hanna Gronkiewicz-Waltz mówiła, w Polsce tak się składa, że każde pokolenie, także dzisiejsza młodzież, musi przejść swoją próbę. Jest nią obrona wartości, jakimi są wolność, demokracja i prawa człowieka. Żadna z tych wartości nie jest gwarantowana raz na zawsze. Próby się nie uniknie. Próbę trzeba podjąć. Czy to sugerowanie, że sytuację mamy równoległą, czy taką samą, czy podobną, chociaż w najmniejszym stopniu do tej, którą przeżywali ci ludzie, którzy walczyli o naszą wolność podczas Powstania Warszawskiego, no jest absolutnie niedopuszczalne i chciałbym, żeby tego typu sugestie, czy chęć porównania nie pojawiały się w polskiej polityce i wolałbym rzeczywiście, żeby politycy polityką zajmowali się w parlamencie, w studiach radiowych, telewizyjnych, a nie podczas tak ważnych uroczystości, tych uroczystości, w których padły tak ważne słowa. Generał mówił o młodzieży, o wierze w młodzież, o tym, że trzeba się rozwijać, że trzeba nieść tą naszą wspaniałą ojczyznę i dbać o niej, myśleć o niej, uczyć się, spotykać, edukować. I to był najpiękniejszy przekaz, jaki był możliwy. Znaczy wiara w przyszłe pokolenie, powierzenie, przekazanie naszej ojczyzny tym młodym, następnemu pokoleniu. To jest ten przekaz, który chciałbym, żeby był
przekazem właśnie wynikających z dzisiejszych uroczystości. Ale pan przekaz wpisuje się i jest niejako rozwinięciem myśli eurodeputowanego Janusza Lewandowskiego. Nie wiem, czy panowie pamiętają to stwierdzenie, że Europa zamiast patrzeć na Aleppo, powinna bardziej patrzeć na Warszawę. Być absurdalne. No to nie jest absurdalne, bo te słowa niestety zostały wypowiedziane. Pamiętamy to, no rzeczywiście pan komisarz, minister Lewandowski później jakoś to musiał przepraszać, bo rzeczywiście było to sformułowanie kiepskie po prostu, słabe i kompletnie surrealistyczne, nieprawdziwe. Natomiast no, pan ma rację, panie doktorze, no to jest taka próba traktowania historii Polski, historii Polski instrumentalnie, zaprzęgania do własnego politycznego rydwana i to jest żenujące. I to powinno nas spotkać się z pewnym jednoznacznym potępieniem, bo są pewne rzeczy, które na pewno nie wolno tego tykać. No i że tak w moim przekonaniu, jeżeli politycy czy jakaś formacja polityczna nie ma żadnych świętości, wszystko można, to jest fatalne. No. Naprawdę uważam, że tutaj nie ma hamulców i w sposób tak instrumentalny traktuje czy powstanie warszawskie, czy w ogóle polską historię. No to jednak jest to fatalne, ale z drugiej strony myślę, że będzie bardzo źle ocenione przez polskich wyborców. Życzenie Piotra wyraził, oby. Jedno z drugim się łączy, bo osoba Hanny Gronkiewicz-Waltz jest tożsama z dziką reprywatyzacją w Warszawie. Co prawda sama zainteresowana mówi wprost, że ona w ogóle nie wie, o co chodzi i ona z niczym nie miała nic wspólnego i o niczym nie wiedziała. Natomiast dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna stawia pytanie, czy polityczne zamieszanie wokół dzikiej reprywatyzacji w Warszawie zakończy się głębokim resetem i anulowaniem setek decyzji zwrotnych. O co chodzi? Ano chodzi o to, że wystąpiły tak zwane błędy systemowe, na podstawie których podejmowano decyzje zwrotne. Na czym ten polega mały problem? To jest problem wręcz banalny. Otóż zgodnie z kluczowym artykułem 7, ustęp 1 dekretu Bieruta, wnioskujący o zwrot gruntu lub odszkodowanie musiał spełnić trzy przesłanki. Jedną z nich było posiadanie nieruchomości. Tymczasem przez lata stołeczni urzędnicy weryfikowali spełnienie tylko dwóch przesłanek. Nie sprawdzali tego, czy w chwili wywłaszczenia ktoś na danym terenie rzeczywiście mieszkał lub nim zarządzał. Co to oznacza w kontekście fali zwrotów? No właśnie to, że może dojść do tego, że wszelkie zwroty zostaną zakwestionowane z automatu. Czy wszelkie to nie wiadomo, to wiele zwrotów odbyło się zgodnie z również tą trzecią przesłanką. Natomiast to pokazuje dwie bardzo ważne sprawy. Pierwsza, po pierwsze, należy przyjrzeć się wszystkim reprywatyzacjom i kontekstowi politycznemu, któremu towarzyszył. I tutaj potrzebna poza komisją weryfikacyjną jest potrzebna po prostu komisja śledcza po to, by móc ocenić zaangażowanie polityków choćby w to, że nie powstała ustawa reprywatyzacyjna, całościowa, dobra ustawa reprywatyzacyjna zamykająca tę sprawę. A druga kwestia to jest właśnie sama ustawa reprywatyzacyjna, która po prostu musi powstać i tutaj jest bardzo duże zadanie przed Prawem i Sprawiedliwością. My chętnie pomożemy, mamy gotowy projekt. Dobrze by było tą sprawę raz na zawsze zakończyć, raz na zawsze sfinalizować i oddać, zadziałać podobnie jak z mieniem Zaburzańskim, to znaczy oddać część wartości i sprawę raz na zawsze zakończyć. Panie przewodniczący, co pan na ten postulat dziennika Gazety Prawnej? Po pierwsze, na pewno jest tak, że jednak część tych decyzji była podejmowana za takie sytuacje w oparciu o wszystkie trzy warunki. Natomiast no, po pierwsze, to jest tak, że to nie chodzi tylko o Warszawę, bo to przecież podobne sygnały płyną od dawna z Poznania, z Krakowa. To nie jest tylko kwestia Warszawy. Po drugie, Bogu dzięki, że została stworzona komisja, która pracuje pod przewodnictwem pana wiceministra Patryka Jakiego, bo myślę, że ta krzywda, która była udziałem wielu setek tysięcy warszawiaków, ale przecież nie tylko, musi być opisana.
by tą sprawę legislacyjnie w końcu robić. No i skoro mówimy o apelach Kukiz 15, Kukiz 15 ma kolejny postulat, niejako apel, żeby powołać sejmową komisję śledczą do wyjaśnienia kilku spraw. To jest kwestia akcyzy, CIT-u, PIT-u, VAT-u. Panie pośle, jak to ma wyglądać? No to chcemy, żeby te lata, kiedy te wszystkie karuzele podatkowe, wszystkie wyłudzenia, wszystko to, o czym dużo mówiło Prawo i Sprawiedliwość, na co my również zwracaliśmy uwagę, żeby było wyjaśnione, jak to możliwe, że w świetle prawa, w świetle tutaj wszystkich urzędników mogło odbywać się tak z kradzieże na taką skalę. No to już widzę, słyszę, definiuję, że to były jednak kradzieże, tak? Jeżeli ktoś wyłudza VAT, no to jest kradzież, tak? I to tutaj są dane, które mówią o skali tej kradzieży, właśnie wyłudzeniu VAT. My chcemy zbadać przede wszystkim, jaki był kontekst polityczny. I tutaj jaki kontekst polityczny, jaki ewentualny parasol polityczny nad tym procederem był, bądź nie, to będzie rozstrzygać komisja. Natomiast co do faktu, że kradzież była, no to nie ma żadnej chyba wątpliwości. A może po prostu teraz gospodarczo Polska się odbudowuje? Wcześniej było tak, jak było. Była recesja na całym świecie i od kilku można także składać wnioski o świadczenie rodzinne i z funduszu alimentacyjnego na nowy okres. Wchodząca w życie od 1 sierpnia ustawa ujednoliciła okresy zasiłkowe dla tych świadczeń oraz dla 500+. Wnioski można składać bezpośrednio w gminie, wysłać pocztą lub online za pomocą portalu informacyjno-usługowego Empatia, bankowości elektronicznej, profilu zaufanego oraz rząd przyjął w poniedziałek projekt ustawy o powołaniu Służby Ochrony Państwa w miejsce Biura Ochrony Rządu. Projekt zakłada m.in. stworzenie formacji liczącej 3000 funkcjonariuszy. Będą oni mogli wykonywać działania operacyjno-rozpoznawcze. Według autora projektu, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, celem proponowanych rozwiązań jest usprawnienie służby, która ochrania najważniejsze osoby w państwie. Formacją, która od 1989 roku przeniosła pewne obciążenia historyczne i personalne, a także techniczne. To był błąd, wskazuje poseł Arkadiusz Czartoryski, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych. Czy to ta osławiona Zielona Wyspa? Dla jednych Zielona Wyspa, dla innych już niezbyt brytyjska wyspa. Kultura tej organizacji. Rząd przyjął także projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Dokument przygotowało Ministerstwo Rozwoju i Finansów. Zakłada on, że przewóz towarów wrażliwych, jak paliwa czy wyroby z alkoholem etylowym, ma być nadzorowany elektronicznie za pomocą systemów satelitarnych GPS. Rząd zapoznał się również z przedstawioną przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego informacją o realizacji narodowego programu mieszkaniowego. Polski Gaz System oraz duńska spółka Energinet podjęły decyzję o kontynuowaniu działań zmierzających do realizacji projektu Baltic. Zadecydowano o tym powodzenie pierwszego etapu procedury Open Season. Jej celem było zbadanie zainteresowania uczestników rynku tym projektem, a także potwierdzenie ich gotowości do zarezerwowania przepustowości na odpowiednim poziomie. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Maciej Małecki zaznacza, że budowa gazociągu sprawi, że Polska stanie się liderem gazowym w naszej części Europy. To zajmiemy się tą sprawą na poważnie, a to nagle okazuje się, że to równe traktowanie ma być tylko dotyczyć sędziów, a nie na przykład nas, pracowników jakichkolwiek innych działów, czyż różnica w
tym wieku, w którym przychodzi się do emerytury, dotyczy przecież wszystkich innych zawodów, a tutaj nagle okazuje się, że tylko sprawa sędziów jest istotna. I zresztą nie tylko w Polsce, ale też w wielu innych krajach europejskich. Więc jeżeli używa się argumentu tylko po to, żeby obalić jakiś postulat. Ja mam wrażenie, że polityk Timmermans szuka tak naprawdę bardziej sposobności czy kamienia, żeby rzucić go w Polskę, niż stara się rzeczywiście nam w jakikolwiek pomóc. I to jest pytanie tutaj też do pana przewodniczącego, bo czy wraz z Timmermans chce nam pomóc? Panie przewodniczący, co jest to zdanie, bo rozumiem, że dlaczego Polska nic z tym nie robi? To znaczy, dlaczego my mamy takiego przekazu, odpowiedniego przekazu ze wszystkich komisarzy obecnych. Mamy, ale co mamy? Głosowanie 27 na 1. Tylko pani komisarz Wielichowska była za tym, żeby nie było Nord Stream 2. Pozostaje mi się ten pomysł bardzo podobał. Sama Platforma bardzo rzadko o tym mówi. 27 do 1. Ja się bardzo cieszę, że pani komisarz stara o postronie Polski. Muszę panu powiedzieć, że mamy przyjaciela, Franz Timmermans jest przyjacielem Polski i Polaków. Dostał w końcu tytuł Człowieka Roku Gazety Wyborczej. No i do tego wszystkiego mamy przecież Polaka tam na miejscu, jest przewodniczącym Rady Europejskiej. Problem polega na tym, że mam wrażenie, że Timmermans słyszy tylko głos jednej strony politycznego konfliktu, a ten drugi głos z drugiej strony politycznego polskiego konfliktu jest absolutnie niesłyszalny, mimo że ma do tego narzędzia, mimo że ma wiceprzewodniczącego parlamentu, mimo że ma ministra spraw zagranicznych, mimo że ma cały aparat państwowy po to, by przekazywać czy komunikować się z obserwujemy się z wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Panie przewodniczący, rozumiem, że przewodniczący Rady Europejskiej murem za Polską stanie i za praworządnością i demokracją. Każdego dnia modlitwą będą obejmowane poszczególne sfery życia Kościoła i Ojczyzny. Każdy może przyjść i zawierzyć wszystkie swoje sprawy i swoich bliźnich. Czytamy w naszym dzienniku. Były to wybrane problemy, tematy artykuły z codziennej prasy polskiej. Panie Boże, chroni nas od przyjaciół, z rogami sobie sami poradzimy. Ja mam głośnik polski przysłuch. Zacytowałem to powiedzenie, ponieważ pan Timmermans nie jest, jak powiedział pan poseł przed chwilą, to nie jest tak, że on słucha i nie jest najbliższego stronę w Polsce. On nie jest stroną podwyższego stronę w Polsce. To jest jakiś tam partyjny urzędnik wybrany w konkursie przez headhunterów, tylko to jest pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. Grupę socjalistów, towarzysz Timmermans, nie może przewodzić panu, że Polska jest jedynym krajem na 28 krajów europejskich, czy nie ma listy w parlamencie. Michał Czernecki, i Piotra Dorolik, rzecznik Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia panom, do usłyszenia państwu wkrótce. Powtórka programu. Świat w południe. USA są zaangażowane w NATO oraz wspólną obronę we wschodniej Europie, tak mówił wczoraj przekonujący z wizytą w Estonii wiceprezydent Mike Pence. Dziś Pence ma się spotkać z prezydentem Estonii, Łotwy oraz Litwy, następnie pojedzie do Tbilisi, gdzie spotka się z prezydentem Gruzji i odwiedzi amerykańskie wojska uczestniczące w ćwiczeniach Nowy Partner. Ostatnim etapem podróży będzie wizyta w Czarnogórze, która w czerwcu wstąpiła do NATO. W studiu dr Paweł Kowal z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk pojawił się czytur. Jak zauważa portal Politico, nawet niewielka hybrydowa prowokacja ze strony Rosji może wymusić zastosowanie artykułu 5, który oznacza solidarną akcję obronną całego NATO. Estończycy niezwykle aktywnie lobują w Waszyngtonie, by Amerykanie zapomniały o artykule 5 i w ogóle o tym, gdzie ich mała republika leży. Do Estonii przyleciał właśnie dziś wiceprezydent. Już wczoraj jest, ale jeszcze dzisiaj bawi z wizytą wiceprezydent Mike Pence. W grudniu była tam delegacja pod przewodnictwem senatora Johna McCaina, a w czerwcu kolejna z innym senatorem Lamarem Aleksandrem. Najwyższy rangu amerykański generał NATO wpadł w marcu, a przewodniczący Izby Reprezentantów Paul Ryan w kwietniu. We wrześniu 2014 roku przemówienie w Tallinie wygłosił ówczesny prezydent Barack Obama. Skąd to całe zamieszanie wokół państwa liczącego zaledwie 300 tysięcy mieszkańców o powierzchni trochę większej niż województwo mazowieckie? Politico twierdzi, że najkrótsza odpowiedź Władimir Putin, prezydent Rosji. No i pewnie
nie ma racji, dlatego że podczas naszego spotkania z naszymi rodakami pragniemy bardzo gorąco podziękować wszystkim ofiarodawcom. Dziękujemy za współbudowanie dzieł nowej ewangelizacji Radia Maryja, telewizji Trwam i wszystkich dzieł, które wyrosły z Radia Maryja. Bardzo gorąco dziękujemy wszystkim naszym przyjaciołom, także i tym spoza granic ojczyzny. Do grona naszych ofiarodawców należą m.in. następujące osoby ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej: Władysław Krystyna Madurowie, Maria Sanchez, Ludwina Stołk, Kazimierz Maria Zaborski, Henryk Regina Borkowski, Anna Garbacz-Kurczak, Władysław Maria Mięczus, Grzegorz Szyfer, Maria Brubel, Daniel Danuta Lemerczykowie, Lucja Jan Lamerusowie, Maria Sipior, Elżbieta Artur-Strzydlakowie i Władysław Kakuski. Bardzo gorąco dziękujemy wszystkim naszym ofiarodawcom. Szczególnie to dotyczy kwestii energii. O Was, kochani, pamiętamy w naszej codziennej modlitwie, ale jak zawsze, tak i teraz do wszystkich słuchaczy śpieszymy się gorącą prośbą, apelem, prosząc Państwa o regularną i systematyczną pomoc. Pomóż i Ty, jeżeli chcesz, by te dzieła istniały nadal. Dla naszych ofiarodawców także dedykacja muzyczna, o niej przypomnijmy numery naszych rachunków bankowych i zapraszamy Państwa do naszej wspólnej i w tym momencie i w tych okolicznościach wizyta wiceprezydenta w trzech takich miejscach, które są no trochę takimi kluczowymi przyczółkami z punktu widzenia amerykańskiej polityki, czyli Estonia, Litwa, Łotwa i Czarnobyl jako członkowie Paktu Północnoatlantyckiego, Gruzja jako taki państwo, które w zasadzie członkiem być powinno, gdyby nie 2008 rok, które ma ambicje i ciągnie do NATO i ma do tego podstawy w opinii publicznej. Ono jest, Gruzja jest wyjątkowym państwem w przestrzeni postsowieckiej, w której przekonanie o tym, że powinni być w NATO, jest tam na poziomie 60-70, nawet 80%. Czyli to są takie przyczółki amerykańskie na tym, powiedziałbym, uskoku tektonicznym między Rosją a Zachodem. Więc ta wizyta nie jest przypadkowa, ona jest kontynuacją pewnej linii, ale też jest wpisana w to, co się dzisiaj dzieje. A dzisiaj napięcie wzrasta i to napięcie dyplomatyczne między Rosją a Stanami będzie jeszcze bardziej wzrastało, dlatego PEC przyjeżdża, żeby wysłać jasny sygnał, że Estonia nie jest zostawiona sama sobie, żeby nie stawała się łatwym kąskiem dla kogoś, kto chciałby w jakiś sposób ją prowokować. Daria Grybauskaite, prezydent Litwy, która się wybiera na to wspólne spotkanie dzisiaj z wiceprezydentem Pensem, powiedziała, że Amerykanie chcą zwiększyć swoją obecność w państwach nadbałtyckich, szczególnie w okresie no, tych takich kontrowersyjnych ćwiczeń rosyjsko-białoruskich Zapad 2017, które mają się we wrześniu odbyć. Mówi się o tym, że ponad 100 tysięcy żołnierzy będzie ćwiczyło i to w pobliżu granic Republik Nadbałtyckich, symulując atak na jedno z państw NATO. Państwa bałtyckie chcą zwiększyć obecność żołnierzy amerykańskich, chcą większych zakupów sprzętu amerykańskiego. To wszystko powoduje, że całe mrzonki niektórych polityków, być może rosyjskich, o tym, że wraz z Donaldem Trumpem przyjdzie czas na jakiś nowy resort, nowe otwarcie w relacjach amerykańsko-rosyjskich, w żadnym razie się nie sprawdza. Po prostu można powiedzieć tak, że dzisiaj wszystko sprzyja twardej polityce Waszyngtonu wobec Rosji, zdecydowanym odpowiedzią na wszelkie działania Rosji nieprzyjazne wobec Stanów. Stany mają ku temu instrumenty. To dzisiaj szczególnie wyraźnie widać, szczególnie w dziedzinie energetyki, bo to nie chodzi właśnie tylko o dziedzinę wojskową. No i z tego starają się korzystać państwa bałtyckie i myślę, że mogą mieć z tego duże profity. Jeśli chodzi o te ćwiczenia rosyjsko-białoruskie Zapad 2017, nie obawia się pan, że wielu z tych żołnierzy rosyjskich, którzy przyjadą na Białoruś, pozostanie tam, tworzący bazy rosyjskie, które być może w przyszłości będą wykorzystywane chociażby do ataku na Ukrainę? No tu nic pewnego nie można powiedzieć. Z tego, co słychać od ekspertów białoruskich, tak nie będzie. To znaczy, był taki moment, kiedy się tego bardzo obawiano. W tej chwili jakby te obawy są mniejsze, mniej o tym słychać, ale zobaczymy. Jeśli chodzi o relacje amerykańsko-rosyjskie, wspomniał pan o tym, że Putin wczoraj oznajmił o wycofaniu 755 dyplomatów amerykańskich z terytorium Rosji. To jest duże uderzenie. W jaki sposób Amerykanie mogą odpowiedzieć na to? Bo to nie, raczej, spodziewa,
wycofali się chyba z Kali. Tak, bo spodziewano się, że na przykład dyplomaci rosyjscy, amerykańscy w Rosji będą mieli utrudniony dostęp na przykład do swoich rezydencji, dacz. Wydawało się, że to będą takie, powiedziałbym, pluszowe odpowiedzi na sankcje amerykańskie, ale widać, że ta odpowiedź jest bardzo mocna. Ona jest podyktowana sytuacją na rynku wewnętrznym w Rosji. Putin musi pokazać, że jest zdecydowany w tej rozgrywce z Zachodem. No i musi ustawić sytuację tak, jak to jest najlepiej z jego punktu widzenia propagandowo, czyli trochę tak jak w czasach Związku Sowieckiego, że Rosja jest na jakiejś wielkiej wojnie z Zachodem, a ten Zachód w swoim jakby najgorszym wydaniu jest utożsamiany właśnie w tej propagandzie przez Stany Zjednoczone. To jest obrazek, który będzie się posługiwał Putin. Putin używa dość takich radykalnych słów. Mówi o chamstwie amerykańskim wobec Rosji. Czy to jest przygotowanie do takiej kampanii prezydenckiej, do wyborów prezydenckich, które prawdopodobnie w marcu będą w przyszłym roku? Mam wrażenie, że prezydent Putin nie czuje się pewnie. To znaczy, że jemu coś zagraża, ale nie tyle w sensie wyborczym, bo wybory można powiedzieć, że w Rosji ma jakby, tak powiedzmy, kolokwialnie ogarnięte, prawda? Tam nie ma jakichś wielkich ryzyk. Ryzyka są na poziomie jakiegoś kuluarowego w obozie władzy, zamachu stanu, próby zmiany przywództwa. Myślę, że tutaj z tym się wiążą jakieś koszmary prezydenta Putina i dlatego on tak reaguje. Bo po prostu chodzi o to, że w momencie, kiedy on się czuje zagrożony, to zazwyczaj wywołuje jakąś wojnę. Chodzi o to, żeby mieć takie argumenty, które mogą być użyte na rynku wewnętrznym, ale nawet nie w mediach, tylko po prostu w obozie władzy, wewnętrznie. My tego najczęściej nawet nie słyszymy. Wtedy się mówi, to jest taki klasyczny mechanizm, nie mogę dzisiaj odejść, gdyby ktoś go próbował zmusić do odejścia. Na przykład z powodu gorszych wyników gospodarczych Rosji. On wtedy mówi, nie mogę, bo widzicie, co się dzieje, widzicie, jaka jest ofensywa amerykańska przeciwko nam i tak dalej, i tak dalej. To także może uzasadniać kontynuację wojny w Donbasie. To jest bardzo wygodne z punktu widzenia wewnętrznego, ten rodzaj odpowiedzi, jaką zastosowała Rosja. Mówi pan o tym, że Putinowi przydałaby się wojna, bo wtedy jego akcje by znacznie wzrosły. A jego pewność utrzymania wojna, władzy, która jest między Rosją i Stanami, to jest to, co mu odpowiada? Czy potrzebny mu jest jakiś bardziej gorący konflikt? On ten gorący konflikt ma, bo to jest Donbas, to jest też Syria. Te wojny mają dużo cech tego, co nazywano w czasach zimnej wojny proxy war, czyli wojen przez pośrednictwo. Wielkie mocarstwa bardzo rzadko decydują się na wojnę wprost. To wtedy zwykle prowadzi do dość trudnych do okiełznania skutków. Natomiast ta wojna może się toczyć przez pośredników na czyimś terytorium. Tak jest w tym przypadku. Moim zdaniem taką właśnie wojną przez pośredników jest wojna w Donbasie, gdzie z jednej strony jest Ukraina, która reprezentuje w oczach Rosjan Zachód. Ten Zachód przeciwny Rosji w rosyjskim odczuciu. A z drugiej strony są republiki zbuntowane Donbaska i Ługańska. Są ochotnicy z Rosji. Są żołnierze z Rosji, więc można powiedzieć, ta wojna się toczy, tylko ona nie toczy się pod rozwiniętymi sztandarami, bo z różnych powodów nie było w to wygodne. Ja chciałbym wrócić jeszcze do sprawy gazociągu Nord Stream 2, który prawdopodobnie zostanie utrudniony, budowa tego gazociągu będzie utrudniona w Europie z powodu amerykańskich sankcji, które prezydent może, ale nie musi nałożyć na firmy, które pracują nad tym, nad budową tego gazociągu. Pojawiły się takie analizy, że to jest posunięcie antyniemieckie ze strony prezydenta Trumpa, dlatego on podpisze ten pakiet teraz sankcji wobec Rosji. Czy wyglądało na to, że myślę, że tak było, że Nord Stream 2 miał ciche wsparcie Niemiec, oczywiście pod postrzegiem, że to nie jest inwestycja rządowa, chociaż sprawa staje się trudna na poziomie Unii Europejskiej, dlatego że w gruncie rzeczy politykę Komisji Europejskiej można by scharakteryzować tak. My wiemy, że Nord Stream jest wbrew regułom, ale nie mamy siły, żeby go zatrzymać, dlatego że nie są wystarczająco aktywne Niemcy czy Francja. I teraz w momencie, kiedy rozmaite działania amerykańskie dają więcej możliwości realnego zatrzymania, Komisja będzie dość skonfundowana całą tą sytuacją. A to, moim zdaniem, tu nie chodzi o działania antyniemieckie. To nie jest istota działania Donalda Trumpa. No, mówi się o tym, że Niemcy są niechętne Trumpowi. No, ale rezultat... przyjęcie europejskie rezultat Merkel wobec Trumpa. Ja wiem, rezultat będzie taki. Ja rozumiem tę argumentację. Rezultat będzie taki, że ktoś to może odczytać jako działanie antyniemieckie, ale to jest przede wszystkim działanie na korzyść biznesu amerykańskiego. Dlatego, że zatrzymanie Nord Stream 2 daje możliwości handlu, znacznie większe możliwości wchodzenia na rynek środkowoeuropejski amerykańskich firm i Amerykanie mają bardzo dobry przekaz.
Rosjanie, można powiedzieć, są sami sobie winni, bo Amerykanie mówią tak, po pierwsze jesteśmy tańsi, tu są ciągle dyskusje, czy są tańsi, wygląda na to, że na razie tak, a do tego jesteśmy bezpieczniejsi, bo za tym nie idzie żaden przymus polityczny. A Rosjanie tak związali swoją energetykę i swoje dostawy gazu i ropy z polityką, że każdy się tego boi. Nawet jak to jest 2 ruble tańsze, to każdy wie, że w innym miejscu będzie musiał zapłacić, dlatego że to jest stały nacisk. To jest, ja mam wrażenie, że w polityce każdego kraju są właśnie te stałe kody. To widać dzisiaj, jak Kreml przesadził. Jak przesadził na przykład w Stanach ten ambasador Kislyak, który tam kontaktował się z otoczeniem prezydenta Trumpa. To bardzo wytrawny dyplomata, który przeszarżował, dlatego że wydawało mu się, że ma wszystkie numery telefonów w swojej komórce i do każdego może w każdym momencie zadzwonić. To dzisiaj się bardzo mści na polityce rosyjskiej. Za to zapłacił głową. Za to on zapłacił głową, bo wraca do Moskwy. Donald Trump zapłacił reputacją i kłopotami politycznymi i być może efektem tego nie będzie żadnego już widać, że chyba właśnie efektem, można powiedzieć, że efektem nadgorliwości Kislyaka będzie pożegnanie się z myślą o jakimkolwiek resecie, po ociepleniu w relacjach rosyjsko-amerykańskich po wyborach, co było typowe dla wszystkich prezydentów Stanów Zjednoczonych. Czyli ta skłonność do tego, żeby przegiąć, jest charakterystyczna dla polityki rosyjskiej, także w kwestiach energetycznych. Za bardzo wiązano kwestie energetyczne z polityką. I dzisiaj każdy powie, dobra, wolę płacić rubla więcej, ale mieć was z głowy. A szczególnie, że wygląda na to, że gaz LNG przy pewnych rozwiązaniach infrastrukturalnych w Europie Środkowej może być tańszy, sprowadzony z Ameryki. I co wtedy? I to są błędy rosyjskiej polityki, które się będą teraz pewnie mściły. I Rosjanie mogą sobie dzisiaj pluć w brodę, że poszli tak daleko, że tacy byli, no powiedzmy tak kolokwialnie, pazerni. Na to, czego nie osiągnęli w ogóle, jeśli chodzi o tę politykę. Dr Paweł Kowal z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Magazynie Świat Południe to już wszystko. Bogumił Husajnow. Do usłyszenia. Powtórka programu. Świat w powiększeniu. Przed mikrofonem Michał Strzałkowski, a razem ze mną w studio Oskar Pietrewicz, Centrum Studiów Polska-Azja. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zapraszamy na magazyn Świat w powiększeniu. Dziś porozmawiamy o, no właśnie o tym, czy mamy kolejny etap napięcia wokół Półwyspu Koreańskiego, czy może jednak, paradoksalnie tego napięcia wiele nie ma, bo tak, najpierw Korea Północna testuje pocisk, no i tutaj nie ma zgody. Japonia czy Stany Zjednoczone mówią, to był tak zwany pocisk międzykontynentalny, więc zdolny trafić nie tylko w Japonii, ale także w terytorium Stanów Zjednoczonych. Rosja mówi, to był pocisk średniego zasięgu, więc taki, który nie jest w stanie trafić w dalej położone kraje, jest raczej pociskiem, który miałby służyć trafieniu celów w Korei Południowej. Amerykanie wysyłają 2 takie dalekozasięgowe bombowce, B-1 Lancer, które dokonują takiego demonstracyjnego przelotu nad Półwyspem Koreańskim, ale właściwie poza tym dzieje się niewiele. Nie jest zwołane spotkanie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Amerykanie ustami swojej ambasador Nikki Haley właściwie mówią, ONZ i tak nic nie zrobi. Wszystkie sankcje nałożone na Koreę Północną niczego nie dały. Z kolei ambasador chiński przy ONZ mówi, to właściwie nie jest chińska sprawa, to jest sprawa pomiędzy Koreą Północną i Stanami Zjednoczonymi. To te 2 kraje powinny obniżać napięcie. Właściwie nie ma chętnych do tego, żeby już się tym jakoś specjalnie ekscytować. Takie odniosłem wrażenie. Poza oczywiście Koreą Południową. Tak, no. Która poprosiła o spotkanie Rady Bezpieczeństwa ONZ, ale nie jest stałym członkiem, w związku z tym może tylko prosić. Tak, faktycznie sytuacja wymarzona dla Korei Północnej, bo jest pad między większymi i to jest bardzo dobra wiadomość dla Korei Północnej, wydaje mi się, chociaż oczywiście zawsze, kiedy mówimy o pewnych sukcesach północno-koreańskich, zawsze musimy pamiętać o tym, że jakie są koszty tych sukcesów, że Korea Północna, rozwijając potencjał rakietowy, nuklearny, to jest kilkadziesiąt lat postawienia takiej żelaznej determinacji, mimo tej presji, która właśnie, polityka sankcji to jest polityka uprawiana przez Stany Zjednoczone od powstania Korei Północnej, kiedy Korea Północna powstała już jako państwo komunistyczne, była wpisana na listę sankcji, później oczywiście po wojnie koreańskiej, kiedy doszły problemy związane z rozwojem potencjału
broni masowego rażenia, no to kolejne argumenty były dla Amerykanów, stosujmy politykę sankcji. I właśnie jest pytanie o podejście amerykańskie, czy ono ma iść unilateralnie, bo to, co Amerykanie przyjmują, to są ich sankcje. I tu są zawsze duże wątpliwości od lat. No dodajmy, że już Izba Reprezentantów i Senat przyjęły projekt ustawy o sankcjach, które są wymierzone w Rosję, wymierzone w Iran, ale i Koreę Północną także, ale byłyby to tylko amerykańskie sankcje. Musi to jeszcze policzyć Donald Trump. Amerykanie w ONZ-owskie sankcje nieskuteczne. Znaczy, to jest w ogóle taki mechanizm tak zwanych secondary sanctions, też bardzo istotny w przypadku, zdaniem Amerykanów, to jako próba rozwiązania problemu, dociśnięcia Korei Północnej, czyli sankcje wtórne, czyli coś, co ma zmusić państwa, które nie chcą wywiązywać się z sankcji ONZ-owskich, żeby jednak wywiązać się, żeby docisnąć Koreę Północną. I tu głównie chodzi o sankcje nakładane przez Stany Zjednoczone, na przykład na firmy chińskie, które handlują z Koreą Północną i zdaniem Stanów Zjednoczonych tym samym łamią postanowienia rezolucji Rady Bezpieczeństwa. I tu oczywiście no, jest automatyczna niechęć Chin, że to w ogóle, co robią Amerykanie, to jest nie do końca, bo tu są duże wątpliwości, że to jest nie do końca zgodne z prawem międzynarodowym. Poza tym, że tutaj Amerykanie ewidentnie łączą wątki handlowe z wątkami bezpieczeństwa, to też się Chinom nie podoba, to tak właśnie, że ten model transakcyjny Donalda Trumpa jest tym modelem, wydaje się, niepreferowanym przez Chiny, bo przecież on, Trump wiele razy wysyłał tweety na takie wręcz sugerujące. No, Chińczycy, chcecie mieć dobrą umowę handlową, no to rozwiążcie problem z Koreą Północną. Taka gra przede wszystkim, wydaje mi się, jest niesamowicie dyplomatycznie prostacka. Po drugie, jest to przekonanie o tym, że Stany Zjednoczone ciągle mają potęgę taką, to jest ten wręcz utrzymujący się mit, Amerykanie chyba mają ciągle go sami o sobie, jest, że są tym, że mamy ciągle świat jednobiegunowy, w którym Stany Zjednoczone swoją potęgą są w stanie wywrzeć presję i będzie po amerykańsku. Otóż nie. Bo problem północno-koreański, jakbyśmy spojrzeli w ostatnich 20 paru latach, był rozwiązywany, jeśli jakieś były sukcesy, to zazwyczaj było to wsparcie jednak wielu państw, że to było połączenie pewnych kanałów komunikacji międzykoreańskiego, wsparcie Chin jako tego gospodarza rozmów sześciostronnych Japonia też dopłacała na pewne programy pomocowe dla Korei Północnej, ale był też dialog próbowany. Właściwie każda administracja próbowała dwustronnie rozmawiać z Koreą Północną. Tego na razie Donald Trump nie zrobił, a być może właśnie to jest sposób na nie powiem rozwiązanie problemu, ale na uruchomienie czegoś, co jest w ostatnich latach zupełnie wyciszone i właśnie wydaje mi się, że w tym kierunku idą te sugestie chińskie, żeby sobie Amerykanie nie myśleli, że amerykański problem Korei Północnej rozwiążą za pomocą chińskich rąk. A może to jest też tak, że do pewnego stopnia Korea Północna zachowuje się trochę jak takie niegrzeczne dziecko światowej polityki, które usiłuje za wszelką cenę zwrócić na siebie uwagę świata. I nie bez przyczyny. Bardzo często jest tak, że próby rakietowe czy próby nuklearne północno-koreańskie są w momentach albo jakichś poważnych spotkań na wysokim szczeblu wielostronnych szczytów G7 czy szczytów G20. Poprzednie próby były na przykład 4 lipca, czyli dokładnie w święto niepodległości amerykańskiej. To też na pewno nie był przypadek, że Koreańczycy próbują wrzucić temat siebie samych do tych rozmów, nawet jeśli takiego tematu no po prostu wcześniej w planach nie było, albo był w bardzo małym stopniu. Więc może właśnie takie nie do końca reagowanie, takie trochę machanie na to ręką, to może to jest właśnie taki sposób, nie wiem, zbicia stropu Korei Północnej. No, w pewnym momencie po jednej z prób, co prawda nie taki prób, bo tu zwróćmy uwagę, że jednak ten zasięg międzykontynentalny to jest zmiana jakościowa. No, bo to jest sygnał nie tylko do sąsiadów, to jest sygnał na przykład do Stanów Zjednoczonych. To bardzo działa na wyobraźnię Amerykanów. Naprawdę to jest kraj przekonany przez te 2-3 wieki swojej długiej historii, tak, że jednak kiedy ma się dwa oceany, to jest się bezpiecznym. Tak? On tam chyba Brytyjczycy i trochę im popalili w 1812, tego co pamiętam, a od tamtego czasu. No jeszcze World Trade Center, ale zwróćmy uwagę, że przekonanie Amerykanów, że nic im nie jest w stanie zagrozić, tak? A tu jest Korea Północna. Kryzys atomowy kubański udało się wygrać jednak tę próbę sił, prawda? Tak, tak, ale tu jest pytanie, no to nie jest przecież, to jest parias, tak? Międzynarodowy, to jest kraj izolowany, to jest kraj, jakby starcie skrajnie asymetryczne. Największa potęga militarna kontra taki, no, gospodarczy karzeł, kraj z permanentnymi problemami gospodarczymi, społecznymi, a mimo wszystko postawił na swoim. I tutaj jest pytanie, co Amerykanie, znaczy to jest bardzo trudny dylemat polityczny, co z tym zrobić, ponieważ te sankcje nie służą temu, żeby zapobiec rozwojowi.
ten rozwój już się dokonał. Nie, to jest, nie należy mamić, znaczy nie należy, my tu jak rozmawiamy sobie, politycy będą to robić, mamić i tam dyplomaci i tak dalej, ale że problem rakietowo-nuklearny jest do rozwiązania, że Korea Północna nie będzie potęgą nuklearną. Jest. Nie będzie miała potencjału rakietowego dalekiego zasięgu. Ma już. To do tego należy się przyzwyczaić. Oczywiście on jeszcze jest niedoskonały, jeszcze to będzie wiele tego typu prób, co teraz mamy, to jeszcze będzie ich wiele, bo to są poszczególne komponenty do przetestowania. Ale to już jest, taki jest status quo. Chodzi o to, że nie można stosować retoryki, która była aktualna 20 lat temu, kiedy Korea Północna nie miała tego potencjału. Korea Północna doszła do czegoś, do czego bardzo chciała dojść i tutaj jest pytanie, czy właśnie Amerykanie właśnie korzystając, no być może właśnie z tego przekonania o tym, że to oni mogą dyktować warunki, dokonaliby takiego zwrotu, czy często porównuję tak jak był zwrot amerykańskiej polityki wobec Chin. Że przecież wyjazd Kissingera do Pekinu i później Nixona, przełom. Tego się nikt nie spodziewał, tak? Że to było przełamanie pewnego geopolitycznego myślenia, że z takim państwem jak komunistyczne Chiny nie należało rozmawiać, ale w imię zrealizowania pewnego interesu Amerykanie na to się zdobyli. Na razie wydaje mi się nie ma takiego myślenia o Korei Północnej, bo oczywiście Korea Północna to jest zupełnie inny kraj, ale mam wrażenie, że to jest po prostu to, co teraz mamy, to jest konsekwencja nieudolności, niekonsekwencji amerykańskiej polityki na przestrzeni ostatnich 20 paru lat. Czyli słusznie Chińczycy mówią, to jest już amerykański problem, to jest nie nasz problem? To też jest trochę, wydaje mi się, umywanie rąk przez Chiny, bo przyjdzie co do czego, to głos chiński jest niezbędny i presja gospodarcza. Chińczycy nie wywierają tej presji, bo wiedzą, że mogą sobie na to pozwolić, a poza tym to nie jest w ich interesie wywarcie presji, bo po prostu przystawienie, to jest trochę, co się mówi o Korei Północnej, może tak brzydko i pogardliwie, ale syndrom szczura zapniętego do rogu, tak, że pod ścianę. Z jednej strony Korea Południowa, a z drugiej Chiny, tam drobny kawałek granicy z Rosją bodajże tylko. Tak, tak, a że nie należy prowokować skrajnych sytuacji, bo nie wiadomo, jak w skrajnej sytuacji Korea Północna się zachowa i to jest oczywiście perspektywa kraju graniczącego ponad 1400 km granicy i Amerykanie mają zupełnie inną perspektywę. Dla Amerykanów właśnie ta kwestia denuklearyzacji, oni są wręcz, wydaje mi się, momentami zaślepia ich to przekonanie o tym, że ta denuklearyzacja jest osiągalna. Nie, ona nie jest osiągalna. Korea Północna musiałaby dobrowolnie oddać broń atomową. To w historii zrobiło tylko kilka państw i źle skończyły. Źle skończyły, prawda? Ukraina, która oddała broń atomową, tak. Jedno z państw gwarantów tego porozumienia odebrało jej kawałek terytorium, czyli Rosja. I to jest oczywiście bardzo zły komunikat dla reżimu nieproliferacji. Tak? On już od lat chwiał się w posadach, tak naprawdę lata 90. przyzwolenie na to, żeby Indie i Pakistan zostały mocarstwami nuklearnymi. Status, żeby ścigały się w tym zbrojeniu. Dokładnie, status nuklearny, no niby nieoficjalny, ale jednak de facto nuklearny Izrael. To było pewne wyłomy i teraz mamy wyłom już od lat, wyłom północno-koreański. I jest to taki no, niezbyt pozytywny komunikat z punktu widzenia państw, które chcą utrzymać status quo, że jeśli chce się wyjść na samodzielność, no to należy obrać taki kierunek. Oczywiście pytanie, czy znalazłyby się inne władze na świecie, które by postawiły tak skrajnie, mając na uwadze, jakie są gigantyczne koszty takiej, a nie innej polityki. Ale wydaje mi się, że tutaj po prostu jest moment, ten moment takiego zastanawiania może się przeciągać. Niektórzy się teraz wyśmiewają z Donalda Trumpa, że po pół roku zrozumiał, że jednak Chiny nie rozwiążą problemu amerykańskiego, że nie będą się słuchać. Tak się wydawało, że po spotkaniu na Florydzie z chińskim przywódcą, że jednak takie przekonanie może być w Ameryce, prawda? Że udało się jakoś tam z Chinami porozumieć, że Chińczycy to, no dobrze, przełkną i załatwią, prawda? Nie załatwią. No to też, wydaje mi się, po czasie wychodzi kunsz dyplomacji chińskiej, że mogli naprawdę, zresztą pokazali trochę. Statystyki tutaj wydawało się, że nie kłamało, o ile jakiekolwiek statystyki nie kłamią, bo statystyki są zazwyczaj narzędziem do manipulacji, ale statystyki handlu chińsko-północno-koreańskiego w ostatnich miesiącach wskazywały, że jednak no, wywiązali się z tego, co mówili Chińczycy, ale problem polega też na tym, że w ogóle polityka sankcji, pytanie, czy ona w jakimkolwiek przypadku była w pełni skuteczna. Czy kraj taki, czy kraj oblężony tą polityką sankcji, mamy przecież przykład właśnie Rosji, czy Rosja, oczywiście możemy mówić, że są
że sankcje zadają pewien cios, ale czy zmieniają gruntownie politykę danego państwa? No niekoniecznie. One jednak mają też ten wydźwięk bardzo negatywny, że... A z drugiej strony... Kuba przygnieciona sankcjami właściwie nie ugięła się, może z kraju, którego gospodarkę do ruiny wyprowadziły między innymi sankcje, prawda? Tak. I Korea Północna też przecież przez lata, będąc... No te sankcje oczywiście są coraz ostrzejsze, ale przez lata żyje w tym reżimie, tej opresji reżimu sankcyjnego i to też sprawia, że się uczy tych sankcji. Przecież te próby, że kolejne rezolucje to mają być dopisywane kolejnych nazwisk, które mają być objęte sankcjami, czy kolejnych firm, no to Koreańczycy następnego dnia... Jak hydra, tak? Obcinać tak, jedną głowę, wyrasta dziewięć, tak? Następnego dnia zmieniali nazwy, powoływali nowe i tak się możemy bawić w ciuciu babkę. To nie o to chodzi. I poza tym jest jeszcze pytanie, jeśli Amerykanie z taką pychą podchodzą, że to oni coś mogą zrobić i tak pogardliwie do ONZ-u, czy w ogóle do podejścia wielostronnego, multilateralnego, no to już w ogóle jest jakby sprzeczne z ich postanowieniami, żeby docisnąć Koreę Północną, bo do tego jest potrzebna elementarna współpraca z różnymi podmiotami. I jeśli chcą współpracować, to i z Unią Europejską, i z Chinami, i z Koreą Południową. Tutaj wydaje mi się to, co jest takie ciekawe w tych ostatnich wydarzeniach, to, że no ewidentnie te kolejne testy rakietowe no wytrącają argument dialogu ze strony południa, tak? Bo jednak Moon Jae-in bardzo parł do tego dialogu, a po tej próbie sprzed paru dni no powiedział, że no tutaj jednak i zaczyna sobie przypominać, że no było postanowienie w sprawie TAD, on niby odchodził od niego, ale może jednak te wyrzutnie by się przydały, próba renegocjowania, żeby Korea Południowa miała większy, lepszy, doskonalszy, bardziej zaawansowany potencjał rakietowy, więc na pewno tutaj nie ma dobrych rozwiązań na razie, ale takie przekonanie, że Amerykanie wywrą presję i że to doprowadzi do tego, że państwo, które nie ugięło się przez 70 lat, że teraz nagle się ugnie, no naiwność w czystej postaci. Skoro nie sankcje, to co w takim razie? Jeden z elementów tej odpowiedzi już tutaj padł. Multilateralne podejście, możliwie szerokie zaangażowanie stron. No dobrze, ale jak te strony są zaangażowane, to czym, skoro nie sankcjami? Jak nie kijem, to marchewką? I tym, i tym. Chyba. Tak mi się wydaje, bo jednak pewne na przykład polityka słoneczna południa była osądzona jako taka, została osądzona właściwie przez historię, osądziła politykę słoneczną jako nieskuteczną, naiwną, bazującą tak naprawdę na łapówkarskim podejściu, na próbie kupienia pokoju i świętego spokoju dla władz południa, żeby przekupić północ. Nie do końca tak było. Oczywiście to były pewne elementy, ale przede wszystkim to podejście zakładało, że nie ma zgody Korei Południowej na rozwój potencjału rakietowego, potencjału nuklearnego. Nie ma zgody na prowokacyjne zajścia. To było też tak, że to było podejście dość warunkowe. Coś za coś. Niestety tutaj ten element transakcyjny musi być rozważany, ale pytanie, jak się rozłożą te akcenty, bo jeśli te akcenty będą się rozkładać na zasadzie nadmiar presji i to zaangażowanie tylko jako tam ostatnie zdanie w oświadczeniu, no to nie jest to zachęcające. Poza tym zwróciłbym uwagę na taką rzecz elementarną, bo to się często przejawia, że jak rozwiązać problem Korei Północnej? No wydaje mi się, że z Koreą Północną, bo traktowanie Koreańczyków z Północy jako tego obiektu zainteresowania i tego problemu, no owszem, możemy tak postrzegać, ale to na pewno nie buduje zaufania i sprawia, że oni jakby tylko dostają kolejne argumenty na uzasadnienie tej swojej tezy, że są tą oblężoną twierdzą, która ma być rozegrana przez innych. Więc mimo wszystko uważam, że to, co by było zaskakujące, to jest takie określenie think unthinkable, tak, z angielskiego, co też się pojawia w amerykańskiej prasie od pewnego czasu, że... Czyli pomyśleć o niepomyślalnym. Tak, tak, coś nie grać tego samego, bo Trump nie zrobił na razie nic. To on po prostu stosuje może inne narzędzia, Twitter i tak dalej, to, że jest nieporadny, nie konsultuje się ze swoimi i doradcami i urzędnikami administracji. No dobrze, ale to nie jest zmiana jakościowa polityki wobec Korei Północnej i właśnie może wysokiej rangą delegacja do Korei Północnej. Oczywiście to też nie może być tak, żeby co też mówią Amerykanie od lat, nie można nagradzać złego zachowania, że Korea Północna robi coś nie po myśli Stanów Zjednoczonych i w nagrodę przyjedzie, nie wiem, były prezydent Barack Obama na przykład, żeby poleciał do Korei Północnej.
No, a był kiedyś Bill Clinton, prawda? Był, to właśnie dlatego o tym mówię, tak? Że były prezydent, tak? Żeby to było jakoś... ważna postać, ważna, ale nie piastująca stanowiska. Tak, i często to można ubrać w narrację prywatnej wizyty i tak dalej, przedsięwzięcia, żeby tam uwolnić Amerykanów. Jeszcze dwóch zostało, tak? Bo niestety ten przypadek ostatni no, zakończył się faktycznie no, bardzo źle. I wydaje mi się, że... no, myślę tak, gdybyśmy tutaj w trakcie tej rozmowy znaleźli rozwiązanie, to raczej, raczej byśmy Nobla dostali, bo tutaj problem polega na tym, że wiele tych metod stosowano i wydaje mi się, że to, od czego zaczęliśmy rozmowę, że mamy sprzeczność między Pekinem a Waszyngtonem. Tymi państwami, które, co by nie mówić, mają największe możliwości nacisku na Koreę Północną. Wspólny front chińsko-amerykański byłby czymś, co mogłoby poskutkować? Tak, tylko że to jest jeden z wielu problemów w relacjach amerykańsko-chińskich. I pytanie w ogóle, takie podstawowe należałoby zadać, bo my tu mówimy, że rozwiązanie problemu północno-koreańskiego, a czy naprawdę wszyscy chcą rozwiązać ten problem, czy Amerykanie naprawdę chcą, bo to oczywiście możemy sobie stawiać teoretyczne pytania, a co by było, gdyby nie było takiej Korei Północnej, po co miałyby być wojska amerykańskie na Półwyspie Koreańskim w Japonii, po co Amerykanie mieliby rozbudowywać obronę przeciwrakietową, przecież oni oficjalnie to robią przeciwko Korei Północnej, to by Korea Północna jest przydatna z takiego dla uzasadnienia pewnej obecności amerykańskiej, ale i też pytanie, czy dla Chińczyków sytuacja, czy mogłoby być gorzej. To jest właśnie pytanie, że nie, sytuacja nie jest komfortowa, ale mogłoby być gorzej, bo mogłoby być z perspektywy chińskiej państwo zjednoczone, koreańskie, które by było państwem no raczej pomyśli południa, które by było w całości w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Czyli amerykańska obecność przesunęłaby się o kolejne kilometry bliżej chińskiej granicy, właściwie na chińską granicę. Tak, no to absolutnie no, katastrofa geostrategiczna dla Chin, więc ta sytuacja po prostu tutaj problem polega na tym, że dochodzą kolejne problemy i ten problem rakiet, które mogą dolecieć do Stanów Zjednoczonych i w perspektywie roku, dwóch lat będą już faktycznie prawdopodobnie zdolne do działań bojowych, no to jest coś, co może zmienić podejście Amerykanów, bo tego czasu nie jest dużo, prawda? Dokładnie tak, bo to problem można by było rozwiązać, spróbować rozwiązać, ale to by było bardzo niepopularne politycznie i zakwestionowałoby wiarygodność wszystkich właściwie ostatnich 20 paru latach. Powiedzieć, no dobrze, niech Korea Północna będzie mocarstwem nuklearnym, niech może pójdźmy w kierunku ograniczenia zbrojeń, kontroli zbrojeń, ale uznajmy, tego chce Korea Północna. To byłaby porażka polityki 20 paru lat wobec Korei Północnej, ale może to cokolwiek by zmieniło. Czyli krótko mówiąc, trochę ucywilizować w tym sensie Koreę Północną, uznać jej aspiracje, uznać jej w zamian za to, że po prostu przestanie być państwem tak bardzo nieprzewidywalnym. Znaczy Koreańczycy z północy chcą w ten sposób, to prowadzą politykę faktów dokonanych. Mam wrażenie, że może chodzić w znacznym stopniu o to, żeby jakiekolwiek zmiany, jak Korea Północna ma być wdrożona w ten krwioobieg i gospodarki światowej, świata finansów, świata polityki międzynarodowej na północno-koreańskich warunkach. To znaczy z uwzględnieniem aspiracji, ambicji i tego całego systemu północno-koreańskiego. To wydaje się no, wręcz niewyobrażalne. No, jak kraj, który prawda, chociażby no, tak bardzo jest zamknięty, no, jak się otwiera? Pytanie, czy może właśnie chodzi o otwieranie rozłożone na lata, ale z tym argumentem, że słuchajcie, nie otwierajcie nas na siłę, bo w razie czego mamy potencjał odstraszający i nie zawahamy się go użyć. Więc tutaj mam wrażenie, to jest problem mimo wszystko rozłożony bardzo na lata, ale pytanie, kto tu ma czas? Bo Koreańczycy, to też jest pytanie zawsze o sytuację wewnętrzną północno-koreańską, głównie gospodarczą. Ostatnie tygodnie to były informacje Korei Południowej, że gospodarka Korei Północnej w 2016 roku urosła o ponad 3%, czyli nie ma sytuacji tragicznej, ale z drugiej strony są doniesienia, że w ostatnich miesiącach są susze, więc może im gorsza sytuacja gospodarcza w Korei Północnej będzie w następnych miesiącach, tym bardziej może Korea Północna będzie skłonna do dialogu, ale na razie to jest bardzo, bardzo duże gdybanie. Bardzo serdecznie dziękuję. Moim Państwa gościem był Oskar Pietrewicz z Centrum Studiów Polska-Azja. Dziękuję. Michał Strzałkowski, na tym kończymy. Przez 13 lat na koniec audycji mówiłem do usłyszenia. Dzisiaj powiem tylko dziękuję za uwagę. Powtórka programu. Autopromocja. Gospodarka.
Gospodarka dla każdego. Od poniedziałku do piątku w Polskim Radiu 24 o 18.45. Dziś poznamy odczyty indeksów PMI z wielu krajów. Czy europejski przemysł jest konkurencyjny na światowych rynkach? I czy produkcja wraca do Europy? O tym także w naszym serwisie internetowym gospodarka.polskieradio.pl. Cykl audycji powstaje we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się trzecia.